Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w kolejnym programie Rozmowy na temat. Państwa i moim gościem w studio jest Teresa Budzyk, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej. Witam Panią. Dzień dobry, witam Państwa. Pani dyrektor, co to jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy? Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy to placówka dla uczniów, którzy wymagają specjalnego oddziaływania wychowawczego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalnych metod i form pracy. Jest to placówka, która może być dla uczniów niedosłyszących bądź z niedosłuchem, dla uczniów słabowidzących i niewidomych, ale również może być to placówka dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. A w jakim wieku uczęszczają do Państwa dzieci? Do naszej placówki, do naszych szkół mogą uczęszczać dzieci od 6 do 24 roku życia. W grupie rewalidacyjno-wychowawczej mogą uczestniczyć w zajęciach dzieci od 3 roku życia. Organizowali Państwo dzień otwarty placówki. W jakim celu organizowane są tego typu spotkania z rodzicami, z uczniami? Te spotkania przede wszystkim mają służyć rodzicom, ażeby mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki. Po to, by mogli zapoznać się z zajęciami, w których mogą uczestniczyć ich dzieci, gdyby zdecydowali się wybrać naszą szkołę, naszą placówkę. A czy u Państwa mogą rodzice również dowiedzieć się, jaka procedura jest wymagana, aby dziecko przyjąć do Państwa ośrodka? Tak, jak najbardziej. Najpierw podstawą jest oczywiście orzeczenie do kształcenia specjalnego, które jest wydawane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Jednak zanim to nastąpi, musi być badanie psychologiczne i to dwukrotne. Wynik musi się potwierdzić dwukrotnie. Następnie, kiedy jest wydane na tej podstawie orzeczenie do kształcenia specjalnego, rodzic wnioskuje do starostwa o skierowanie do szkoły specjalnej, do szkoły integracyjnej lub ogólnodostępnej. To już o tym decyduje rodzic. A czy z doświadczenia Pani już wie, że rodzice tak do końca nie są przekonani i nie wiedzą, do jakiej szkoły ich dziecko powinno chodzić? Tak, tak jest. A z czego to wynika? Myślę, że z obawy, z takiego napiętnowania, że jest to szkoła specjalna, a do tego jeszcze ośrodek szkolno-wychowawczy. Ośrodek szkolno-wychowawczy różni się od szkoły specjalnej tym, że znajdują się w nim miejsca dla uczniów spoza miejscowości, którzy mogą także przebywać przez 24 godziny w placówce, czyli mogą także zamieszkiwać. I tym się różni ośrodek od szkoły specjalnej. W ośrodku znajdują się ponadto szkoły. U nas, w naszym przypadku, jest to szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz grupa rewalidacyjno-wychowawcza. Budynek, w którym Państwo mają siedzibę, jest bardzo dużym budynkiem. Ile dzieci uczęszcza do Państwa szkoły? W tej chwili jest to 85 uczniów i 40 uczestników warsztatu terapii zajęciowej, z czego 40 przebywa w internacie. To jest dawna nazwa, bo w tej chwili internat nazywa się grupami wychowawczymi i tam dzieci spędzają popołudnia i śpią. W grupach wychowawczych nie jest to tak, jak to powszechnie było do tej pory uważane, że jest to jakaś tam przechowalnia. Odbywa się bardzo dużo zajęć pozalekcyjnych, również pozaszkolnych. Wyjeżdżają na wycieczki. Dzieci cały czas są rewalidowane. Niech Pani mi powie, jacy specjaliści u Państwa pracują? Na co zwracają szczególną uwagę? Każdy nauczyciel w naszej placówce jest oligofrenopedagogiem. Zajęcia z rewalidacji, z usprawniania motorycznego są prowadzone przez fachowca na profesjonalnej sali rehabilitacyjnej, czym niewiele szkół specjalnych takich placówek może się poszczycić. A czy do Państwa szkoły uczęszczają tylko dzieci z powiatu dzierżoniowskiego, czy też dojeżdżają z innych miejscowości, spoza regionu? Spoza regionu też. Są u nas uczniowie z powiatu świdnickiego, kłodzkiego, ząbkowickiego. Czyli każdy, kto by był zainteresowany z całego regionu, może do Państwa przyjechać na dni otwarte
otwarte albo w ciągu całego roku szkolnego i dowiedzieć się, w jaki sposób pracuje ośrodek, poznać nauczycieli i pedagogów. Tak, oczywiście. Jesteśmy otwarci na wszystkich uczniów. Tak na zakończenie spytałbym się, co Państwa wyróżnia jako ośrodek specjalny w stosunku do innych szkół, które są również w regionie i zajmują się podobną działalnością? Myślę, że w ogóle od innych szkół ogólnodostępnych wyróżniamy się przede wszystkim metodami, formami pracy, ofertą edukacyjną, tym, co możemy zaproponować swoim uczniom. Ośrodek w Piławie Górnej ma ponadto szczególną lokalizację. Jest ona, poza tym, że jest w otoczeniu parku i sadu, to jest bardzo w bezpiecznym położeniu. Znajduje się przy drodze zamkniętej. Ośrodek ma bardzo duże, przestronne korytarze, sale lekcyjne i do różnych zajęć też nie są najmniejsze, a ma to ogromny wpływ na funkcjonowanie uczniów z upośledzeniem umysłowym. A czy Państwo wyjeżdżają również w czasie wakacji na kolonie, obozy? Tak, organizujemy wiele wycieczek wyjazdowych, z tym, że może nie w czasie wakacji już teraz. Wyjeżdżaliśmy przez wiele lat w czasie wakacji nad morze z uczniami. W tej chwili są to zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne organizowane wiosną i w porze takiej późnojesiennej, nawet już prawie zimowej. To w zależności od tego, jakie miejsca uda nam się pozyskać, bo musimy zwracać też uwagę oczywiście na koszty, które z tym są związane. No właśnie, jeżeli mowa o kosztach, to czy za Państwa szkołę trzeba płacić, czy ona w całości jest refundowana? Nie, szkoła jest, dostęp jest powszechny, więc szkoła jest bezpłatna. Jeżeli dziecko przebywa w grupie wychowawczej, rodzic ponosi odpłatność tylko i wyłącznie za wyżywienie i jest to tak zwany wsad do kotła, czyli tak naprawdę rodzic nie ponosi żadnych kosztów, jest to finansowane z subwencji. Pani dyrektor, na koniec, w jaki sposób chciałaby Pani przekonać wszystkich jeszcze niezdecydowanych rodziców, którzy by chcieli do Państwa przysłać swoje dziecko? Przede wszystkim chciałabym ich zaprosić do nas, bo myślę, że wiele się słyszy, a nie zawsze są to informacje potwierdzone, prawdziwe, więc należy najpierw zobaczyć. I przede wszystkim chciałabym zachęcić tym, żeby rodzice się przekonali, że jego dziecko w naszej placówce będzie miało stworzone możliwości zaspokojenia potrzeby sukcesu i potrzeby uznania. Są to potrzeby, które potrzeby każdego z nas i takie dziecko u nas na pewno będzie miało możliwość osiągnięcia sukcesu będzie dowartościowane. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Państwa również zachęcamy do odwiedzenia specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Piławie Górnej. Państwu przypomnę, że naszym i Państwa gościem była dyrektor właśnie tego ośrodka, Pani Teresa Buzyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.